Jestem tuż za tobą.
Mogę zabrać cię do dowolnej ze stolic dzielnicy. Dokąd chcesz jechać? Właź na wóz i spadamy. Był raz bohater Ragnar Czerwony, po białej grani z Rolikstedt przez los. Potrzebuję... Mogę zabrać... Dokąd chcesz jechać? Właź na wóz i spadamy. Znasz wichrowy tron? Niektóre źródła podają, że to najstarsze miasto w Skyrim. Potrzebujesz... Dokąd chcesz jechać? Właź na wóz i spadamy. O! Pierwszy raz w Samotni? To piękne stare miasto. Stolica Skyrim. Potrzebujesz... Dokąd chcesz jechać? Właź na wóz i spadamy. Jeśli nie znasz pękniny, zajrzyj do miodosypni Czarnych Róż. Kilka kufli tam...
Mogę zabrać... Dokąd chcesz jechać? Właź na wóz i spadamy. Był raz bohater Ragnar Czerwony. Do białej grani z Rorikstedt przez los. Mogę zabrać. Dokąd chcesz jechać? Właź na wóz i spadamy. Znasz Markart? Miasto ponoć zbudowały krasnoludy, ale ja w to nie wierzę. Mogę zabrać... Dokąd chcesz jechać? Właź na wóz i spadamy. Mój wóz to najbezpieczniejszy środek transportu. Spokojnie, maleńka.
Potrzebujesz transportu? Mogę zabrać. Dokąd chcesz jechać? W porządku.
Żelazny miecz, co? Co ty chcesz tym ubić? Motyle? Słuchka doprowadza mnie do szału. Szlak do klasztoru jest nazywany 7000 stopni. Wyobrażasz to sobie? Nie wiem, czy dotarłbym na szczyt, nie padłszy z wyczerpania. Czego jeszcze ode mnie oczekujesz? Jak najszybciej wynieś się z miasta. Ale póki jesteś pod naszym dachem, musisz bardziej pomagać. Tak, matko. Nie bierz tego do siebie, ale wyglądasz trochę blado. Siwobrodzi to dziwna zbieranina. Podobno całe życie przeżywają bez wypowiadania nawet jednego słowa. Wyobrażasz to sobie? Szkoda, że nie mogę z tobą iść. Ty pewnie też pielgrzymujesz do wysokiego Hrodgaru. Tylko po to warto tu zaglądać. Mieszkanie pod ich klasztorem jest przerażające. Mogłabym przysiąc, że czasami słyszę dobiegające stamtąd dziwne dźwięki. Brzmią jak gromy, ale nigdy nie pada deszcz. Co o tym sądzisz? Widział twoją rozmowę z pielgrzymem na 7000 stopni. Mówiłem, że masz tam nie chodzić. Wiem, co mówiłeś, ale chciałam tylko zamienić z nim słowo. Dość tego. To moje ostatnie słowo. Czego ci potrzeba? Znasz jakąś ciekawą opowieść? Tak sobie myślę, że może jestem smoczym dziecięciem. Tylko jeszcze o tym nie wiem. Przychodzisz do pracy? Chwytaj topór i przynieś tyle drewna, ile zdołasz narąbać. Wybacz, panie. Na twoim miejscu trzymałbym się z dala, od Kurhanu we wschodniej części miasta. Siwobrodzi są samotnikami. Chyba nigdy nie opuścili swego klasztoru. Czasami przechodzi tędy pielgrzym zmierzający na szczyt. Ale prawie każdy z nich wraca rozczarowany. Ludzie mówią, że w pękninie mieszka ktoś, kto potrafi zmienić twoją twarz. Sprawić, że zaczniesz wyglądać inaczej. Dajesz temu wiarę? Spójrz na to. Ludzie Jarla zostawili tu ten list gończy. Nie mogę powiedzieć więcej. Jest nawiedzony i lepiej się tam nie zbliżać. Słuchaj, na własne oczy widziałem jednego z duchów. Przysięgam, że gdy na mnie spojrzał, poczułem, jak pali mą duszę. Na szczęście chyba trzymają się blisko Kurhanu. Myślę, że go strzegą. Oczywiście nie pomaga mi to w interesach, bo kto wynajmie pokój w pobliżu nawiedzonego Kurhanu? Jeśli uważasz, że możesz coś zrobić, to proszę bardzo. Jakiś rok albo dwa lata temu zjawił się tu człowiek o imieniu Windelius. Twierdził, że jest poszukiwaczem skarbów. Ostrzegałem go, by tam nie szedł. Tak samo, jak ostrzegałem ciebie. Następnej nocy usłyszeliśmy krzyki dobiegające od Kurhanu. I to wszystko. Nigdy więcej go nie widzieliśmy. Nie interesują mnie czarodzieje. Do niczego się nie nadają. Siedzą sobie w zimowej twierdzy i jak dla mnie, tak może zostać. Nie podoba mi się nawet to, że nasz Jarl ma nadwornego czarodzieja. Jeśli wybierasz się do klasztoru, uważaj. Na dół droga daleka. Nie wyglądasz mi na pielgrzyma. Po co zawracać sobie głowę odwiedza...
Nie widzę cię, Rejdo. Rejda była tu, po czym znikła. Poszła nazbierać jakiś roślin i nigdy nie wróciła do domu. Nie. Wszyscy jej szukali, ale nikt nie mógł jej znaleźć. Wilhelm powiedział, że wróci. Kazał Narfiemu się nie martwić. Rejda wróci. Pożegnałem się z ojcem. Pożegnałem się z matką. Rejda odeszła i Narfi nie może się pożegnać. Przez to Narfi jest bardzo, bardzo smutny. Narfi potrzebuje Rejdy, żeby się pożegnać. Do... Rejdo! Nie wyglądasz mi na pielgrzyma. Po co? Nie mamy tu wielu gości. A jest niegroźny. Jest w tym stanie od ponad roku, kiedy zaginęła jego siostra Rejda. Siedzi sam w tym, co zostało z farmy jego rodziców po drugiej stronie rzeki. Powiedziałem to tylko, żeby biedaczyna poczuł się lepiej. Jestem pewien, że ona nie żyje. Rejda zbierała składniki na małej rzecznej wyspie, na wschód stąd. Aż pewnego dnia po prostu zniknęła. Próbowałem ją odnaleźć, lecz bez powodzenia. Widziałem tam wejście do jakiejś jaskini. Ludzie nazywają ją Komnatą Geirmunda, ale nie wiem dlaczego. Na razie lepiej tam nie chodź. Rejdzie nie wyszło to na dobre. Jeśli wybierasz się do klasztoru, uważaj. Na dół droga daleka. Czego chcesz? Cesarscy mają nas za bezprawne bestie. Banda ignorantów. Widać to po...